W tym filmie chciałbym przyjrzeć się wspólnie z Wami pewnym technikom dodawania w pamięci. Mamy takie dodawanie 355 dodać 480. Jeżeli macie pod ręką kartkę papieru, to możecie zapisać takie liczby i wykonać tradycyjne dodawanie pisemne. Ale może jest to do zrobienia w pamięci? Zastanówmy się, jak. Możemy na początek zapytać, czy da się coś dodać do tych liczb lub odjąć od nich, tak żeby stały się one trochę prostsze. Na przykład mamy tutaj 480, a 480 to prawie 500. Co trzeba by zrobić z 480, żeby było to okrągłe 500? Można dodać do 480 20, ale nie możemy tak po prostu dodać 20, musimy jednocześnie odjąć 20. Co by się stało, gdybym odjął 20 od 355 i dodał do 480? Zobaczmy, o co tu chodzi. To się równa, zabierzmy stąd 20, czyli to będzie 335 i dodajmy to samo 20 tutaj. 480 dodać 20 to będzie 500. Powodem odjęcia i jednocześnie dodania 20 był pomysł, żeby coś dodać do 480, żeby 480 zmieniło się w 500. Takie działanie można przeprowadzić w pamięci. Tu dodaję 20, a 355 odjąć 20 równa się 335. A takie działanie jest o wiele prostsze do przeprowadzenia. 335 dodać 500 to będzie. 3 setki dodać 5 setek to będzie 8 setek i do tego jeszcze 35. 835. Żeby lepiej wyjaśnić, co się tutaj stało, zabraliśmy 20 stąd i dodaliśmy 20 tutaj. Inaczej mówiąc, jeżeli rozbijemy 355, to to się równa, możemy rozbić na 335 i 20. Pamiętajcie, że wybrałem 20. Bo chcę to 20 dodać do 480. Robię to po prostu kawałek po kawałku. Dodać 480. I teraz mogę zwyczajnie zamienić kolejność dodawania. To się równa 335, dodać 20, dodać 480. I zamiast dodawać najpierw 335 i 20, mogę dodać najpierw 480 i 20. Mogę dodać te dwie liczby najpierw. Czyli to będzie równe 335 dodać. Ile to jest 20 dodać 480? Właśnie o to chodziło. Po to wybrałem 20, żeby w sumie było równo 500. 20 dodać 480 równa się 500. I teraz możemy dodawać. Równa się 835. To jest tylko dłuższy sposób zapisania tego, co widzimy tutaj. Wzięliśmy 20 z 355 i dodaliśmy tak, że 480 stało się 500. Zróbmy jeszcze jakieś przykłady. Pamiętajcie, że kluczem jest tutaj zastanowienie się, jak można dodać lub odjąć coś, tak, żeby jedna z liczb stała się bardziej okrągła, żeby dodawanie było prostsze. Tutaj mamy. 18 dodać 704. Możemy podejść do tego zadania na parę sposobów. Możemy chcieć zmienić 704 na równe 700, czyli możemy powiedzieć, że to się równa 18 dodać i 704 mogę zapisać jako 4 dodać 700. Nawiasy tutaj. Ale możemy zmienić kolejność dodawania i wtedy to się równa 18 dodać 4. Dodać 700, ale dodajemy najpierw 18 dodać 4. Ile to jest 18 dodać 4? To 22. Dodać 700. A to jest bardzo łatwe do obliczenia. Wszystkie te wyrażenia są sobie równe. 22 dodać 700 można obliczyć w pamięci. To się równa 722. Wiem, co sobie teraz myślicie, że to nie jest żadna technika liczenia w pamięci. Takiego zapisywania nie da się wykonać w pamięci. Ale zapisuję to w ten sposób, żebyście widzieli, co się tutaj dzieje. Można oczywiście zrobić to szybciej. Możecie powiedzieć, że bierzecie czwórkę z 704. Teraz zamknę oczy i będę udawał, że liczę w pamięci. Jeżeli dodam do 18 czwórkę zabraną z 704, to będzie to to samo, co 18 dodać 4, czyli 22. I jeżeli zabrałem czwórkę z 704, to będzie plus 700. 22 plus 700 to się równa 722. Można to obliczyć w jeszcze inny sposób. Powiedzmy, że zamiast odejmować 4, dodam jakąś liczbę, na przykład, żeby otrzymać 710. To może trochę mniej doskonały sposób, ale czemu nie? Jak dodać 6, żeby razem było 710? Zabieramy 6 z 18 i dodajemy do 704. Czyli mogę zapisać to tak: 18 to to samo co 12 plus 6 i dodajemy 704. Co się równa 12, dodać 6, dodać 704, ale dodajemy najpierw te dwie liczby. To się równa 12, dodać 710. I to już można dodać łatwo w pamięci. To jest 722. Ale chyba ten sposób jest zdecydowanie mniej intuicyjny niż ten. Tutaj po prostu zabraliśmy 4 z 704 i dodaliśmy ją do 18. Zróbmy jeszcze jeden przykład. 275 dodać 595. Moja pierwsza reakcja jest taka, że od razu myślę, czy nie da się tego 595 zamienić na 600. Jeżeli dodam 5 do 595, to otrzymam 600. Ale nie mogę tylko dodać 5 tutaj, muszę też zabrać 5 stąd. Zabranie 5 stąd da nam 270, czyli to jest 270 dodać 600, a to jest łatwe do policzenia w pamięci. To będą dwie setki dodać 6 setek, co się równa 8 setek. Mamy dalej 70 dodać 0, 7 i żadnych jedności razem 870. Innym sposobem poradzenia sobie z takim zadaniem może być sprowadzenie tej liczby do 300. Możemy powiedzieć, że to to samo co 300. Żeby otrzymać 300, dodałem 25. Ale jeżeli dodałem do tej liczby 25, to od tej drugiej muszę odjąć 25. Czyli otrzymujemy 300, dodać 95, odjąć 25 to będzie 70, czyli plus 570. I to też jest łatwe do policzenia. 300 dodać 570 to 870. Oczywiście można też to policzyć tradycyjną metodą dodawania pisemnego. Mam nadzieję, że taka technika dodawania w pamięci będzie dla Was pożytecznym narzędziem.